Cześć, tutaj ja, Mamba. Dzisiaj zabieramy na perihelion. Widzimy się za chwilę na rozszyskach. Dobrze, widzę trutnia. No, kurde, jakie uniki, ciota wali. W ogóle nic nie powiedziałam w tej grze, czekajcie. No dobra, perihelion to jest jak Tibia Polska. To gra dziennie 10 osób, w tym ja, Pumas, Ciecha i Mancin. Możecie pić, obejrzeć z nim odcinki Pumy. Zapraszam na kanał Pumy oczywiście. No dobra. Jak się to ogląda, to jest beznadziejne. Takie się wydają gówno, jak Hero Zero czy coś. Jak to oglądałem Pumy, to też, a tak po prostu to jest super. Tu się ekspi, taka rywalizacja i w ogóle. Dobra, mam 23 level i ponad. No i sobie mam 4 czary. Jak to oglądacie, to pewnie tej gry nie znacie, bardzo wam polecam. W sklepie to się kupuje pierścionki 4. Moje dają magiczną obronę 12. Dwa naszyjniki. Obrona, magiczna obrona 14. No rękawiczki, ubiór, co nie, hełm, buty, takie podbuty, wiecie, to daje, nie wiem co to w ogóle jest. Mam hełm na 25 level, przypominam wam, że tutaj są levelowe potwory, też 20 level, tylko pociśnę. Ja gram magiem, nekromantą na Endurion. W Endurion. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to polecam do Endurion. Będziecie o wiele szybciej. Jak ja dennę, to jak wydenniecie. No i w ogóle jak będą wojny miast w niedzielę o 19, każdą niedzielę, to możecie mnie spotkać. Bo tam trzech ludzi na przeciwnym mieście i trzech ludzi na naszym mieście. Na naszym mieście będzie 5 ja z kolegami. No i po prostu będzie walka. Bo jak potwory w ogóle znikają o 19 w niedzielę, no i się po prostu się biegnie, to jest 5 minut, to jest 5 minut drogi i po prostu, no 5 minut drogi, o kurde, mamy drużynę ze Ściechą, graliśmy przed chwilą, no i po prostu, nie, jak to powiedzieć. Po prostu są kryształy, nie ma mobów, się idzie do przeciwnego miasta i się niszczy te kryształy. Taka pała ucieka. Chyba nie chce śmierci. Moje czary to jest małe leczenie. Oddech śmierci. Trujący pocisk. O, miksturka, no to spoko. Jego skrzydełka biedny. Ja jestem na... Pierwszy poziom to są tam moby od 1 do 7 levela. Na drugim to jest 10 do 15 levela. I tutaj ja mam 20 do 25. Polecam wam na przykład, jeżeli idziecie na na każdej planszy są inne moby. Ja mam wilka za 50 tysięcy, fundował go Mancin. Ja jestem jedną taką z postaci, która może bić na wilku, ale z rączki, więc słabo bardzo. Ponadto bije dwa razy mocniej. I jak im przed mobami nie da się uciec, po prostu one będą nas goniły, się teleportowały. No jeżeli mamy 10 leveli więcej niż potwór. No i teraz ręki go muszę bić. Czekajcie, widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, jestem. No tutaj pisałem do Ściechy, bo mi bardzo pomógł, bo zabił Rosiczkę. Bo się za mną typała frajerka. No bo się za mną typała, a tak po prostu mi pomógł. Tu są żmije. Mam 23 level, czyli dwa razy większy ponad, więc mnie nie atakują. No, oczywiście chyba, że ja jej zaatakuję. Ja tam wszystkie ity zbieram, które leżą, bo można wszystko wziąć. No
ten mnie atakuje tylko jak... Tylko jak przebiegnę przed nim. No i jakby co? Ja uciekałem, ja po prostu nie chciałem z wilka schodzić, bo po prostu się traci takie ciastko, które za 100 ciastek się płaci 500, żeby go przywołać jest potrzebne. Widzimy się po krótkim cięciu, jak tą pałę zabije. Albo nie, czekajcie. Na tej planszy są opuchlaki. 15 level i zmienię 10. No i czasami się trafiają boss, na przykład mocno opuchla, koń jest zielony XD. No dobra. No i na wilku nie możemy używać czarów. Jak widzicie, ja klikam 1, 2, 3, 4 i nic. No i... Puma mnie zachęcił, żeby w to grać. Pumę zachęcił Mancin. Potrafię to wymać, tylko on się naprawdę nazywa Mancin. To będzie głównie poradniki z tej serii mojej. Kurde, opuchlaki. Śmieszne chomiki, no. A tutaj jakieś jaszczurki bez nóg magowie się trafiają czasami, no pozdro. Czekajcie, na Skype'ie piszą. Kurdele, nie zrobiłem cięcia i widzieliście, o nie. Dobrze, że widzieliście, sobie żartuję po prostu. Widzieliście, jak napisałem 10 minut. Bo nakręcę 15. Dobra, tu są śluzy, pierwszy level. Błotniak siódmy i pająk piąty. No, błotniak atakuje, on ma kto akurat z daleka. Śluz na dwa hity. To jest mobek, który jest na pierwszym poziomie. Na pierwszym poziomie to taki coś, że się przechodzi. No i po prostu tam się walczy. No dobrze. Możemy też kupić takie, jak RP w LoLu, antyczne monety. Za SMS-a i za przelew. Na przykład podwójne doświadczenie przez jedną godzinę 15 AM. 9 zł SMS-em to 100 AM. No i 200 AM i 200 AM i 200 AM przelewem. Za 9 zł oczywiście też. No to już fajne. Na przykład ktoś by sobie dwa takie coś kupił dla trolla. Na przykład by sobie dały na przykład wszystkie punkty Vigor, to by był taki troll. Na przykład ma 5000 HP. Można kupić dom szlacheczki 300, dom ceglany 200, dom drewniany 100 i meble trzeba samemu dokupić. To jest taka porada i jeszcze opłaty za część. Tygodniowo 25 AM. No, no lipa. O, tu jest ten pajęczak. Okazały się nazywa. Ten błotniak, to nawet nie wiem, o co chodzi z nim. Jakieś bąbelki. O kurde, szczerze, coś wpadę z łapki. Nagram dzisiaj 15-minutowy, może mi się uda. Kurde. Do 10 minuty, to teraz jeszcze minutkę. Pokażę wam sklepy. Dobra, i tutaj zawsze, jak się chce dotrzeć do miasta, to idziesz w prawo i w dół. Prawo i w dół. Jak zejdziesz całkiem w prawo i będziesz na dole, a tu znak jakiś, jak dojdziesz całkiem w prawo i będziesz na dole, już jesteśmy, to będzie miasto Endurion, czyli wyjście jest na dole, a w tym altar to jest na górze. To się różnią, na przykład jakbym szedł tam prosto, no to bym trafił do altar. Można kupić ten dom, ludzie sobie kupują, no to mnie rozwala, że ludzie sobie kupują, płacą, często w to nie grają. Nie no, to są mistrzowie, ci mają takie domy. No chyba, że ludzie, którzy sobie kupili. Dom można położyć wszędzie, ale żeby nie zasłania, na przykład jak zasłania NPC, no to jest od razu zgłoszone, no i koniec. U tego gościa się bierze misja. Podchodzi się, kontrol się kilka. No i moja misja to jadowite opuchlaki, zabij 80 opuchlaków. I no tutaj mamy sklepy. Ten dom. Zobaczycie. Znalazł 10 tysięcy, nie. Nie wierzę. Dobra, widzimy się za chwilę.
jak zacząć rozgrywkę. Cześć! Dobra, jestem, nagrałam to trzeci raz, sorry. Godzinę temu nagrywałem pierwszy i teraz się spieszyłem, bo mam 5 minut. Wchodzimy na perihelium.pl, klikam to swoje konto robimy, sobie ściągamy grę, znaczy, klikamy za darmo nowe konto, wpisujemy, zapamiętaj, zaloguj. No, czekajcie to, no, to musi się spełnić. Dobra, wchodzimy, nazywamy, zrobiłem cięcie przez przypadek, sorry. Mamy postać. Tam kliknąłem, tam wygląd wybierałem, chyba tego nie widzieliście. Wygląd tylko wybrałem i tylko wygląd wybrałem. Tego bierzemy misję gościa, ale teraz nie biorę, to nam nic nie da ta misja pierwsza. Idziemy, tutaj możemy zabijać mopki, idziemy tą dróżką w prawo, w prawo, w prawo, nasze prawo, jak idziemy, gramy. No patrzcie, lewym celujemy i prawym nawalamy w pałę. Lecz u wojowników będzie trzeba tak bić, kontrolem. No ale to mało zadaje, jak ja mam pistolecik, a nie miecz. No, pół roku później. Tutaj od 10 levela, jak nabijemy 10 level, to mogą nas bić, a my innych. Dobrze, i tutaj sobie dodajemy, jeśli nie chcemy, żeby nas nie bili, a wtedy tracimy 30% expa. To możemy zbierać, lecz ja tego nie będę zbierał. Jedno kosztuje 4. I jeśli te wszystkie byśmy na wyspie zebrali, to byśmy mieli ze 200 kasy. Która się przyda, polecam jak najbardziej zbierać. Idziemy tą prawą dróżką, potem tak, tak, tak. W dół, tam w dół, w dół, w dół, w dół. Jak ciągle przy prawej krawędzi. Prawa, krawędź, prawa. Jak się urwie, to idziemy w prawo. Prawo. Portal tej potki się nie da zabrać, informuję od razu. To jest taki troll. Jeśli się wchodzi w portal, to zaakceptuj, a jak odrzucimy, to nas odrzuci tutaj. Ona jest niemożliwa do zebrania. Jeden, każdy poziom to dodatkowe 100 zbierania. Na przykład ja mam pierwszy, jak drugi, to bym musiał 300 zabrać. 360. Wchodzimy. Akceptuj. Dobrze, jesteśmy. U tego się zbiera misja. I taka ciekawostka na koniec, że jak zabijemy pająka Wendurion, to często wygląda jak jego trup. Taki bóg czasami jest. Tutaj mamy sklep dla nekromantów, czarodziei w ogóle. Tutaj, tutaj fiolki, miksturki. I tutaj zbroja i broń. I ammo i strzały. No dobra, będę kończył już. Już, jaki jestem. No i widzicie krew. No i jeśli będziecie hardkorowi, to macie swój pomnik. 130 level chyba trzeba wbić. No najlepszy to jest Szalim Mowca i Mroczny Szeba w rankingu. Nie będę mówił o ładny. Powiem w następnym odcinku, który już za 3 dni. Pa, to ja, Mamba, Play Games. Subskrybuj mnie!